Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem pucharowe marki z Lechem Poznań. Są z nami trener Wojciech Łobodziński, witam. Dobry. Oraz w imieniu zespołu Olaf Kobacki. Dzień dobry. Ponieważ to spotkanie na pewno także wzbudza większe zainteresowanie niż wcześniejsze mecze ligowe, abstrahując oczywiście od derbowego pojedynku, apelujemy do kibiców o zakup biletów przez sprzedaży, przez internet, a także o wcześniejsze przybycie na stadion, aby uniknąć kolejek przy wejściu i skorzystania z komunikacji autobusowej, miejskiej, tak aby uniknąć także korków przy parkingach. Dla kibiców mecze z Lechem to spotkania przyjaźni, natomiast na boisku Arka będzie chciała na pewno nawiązać do tych najlepszych spotkań z tym rywalem w tych pucharowych spotkaniach w lidze. Oba zespoły mają bowiem praktycznie wyrównany bilans, 14 zwycięstw Lecha, 13 remisów, 13 porażek. A jeśli chodzi o Puchar Polski, to warto tutaj zapamiętać, bo na pewno wszyscy pamiętają to spotkanie finałowe z 2017 roku, gdy Arka wygrała po dogrywce 2-1, ale także w tej edycji, gdy zdobywała pierwszy swój Puchar Polski w edycji 78-79, właśnie w 1/4 finału Arka spotkała się z Lechem po remisie 2-2, wówczas była dogrywka, Arka wygrała w rzutach karnych, tak więc jak widać, Lech, można powiedzieć, to taki rywal, z którym Arka potrafi właśnie w tych spotkaniach pucharowych także walczyć. Zapraszam do pytań do trenera oraz do Olafa. Witam, trenerze, Jarek Boliński, magazyn Pomorski. Trenerze, zanim zaczniemy może o meczu samym Arka z Lechem, mamy za sobą już koniec etapu jesiennego. Na początku wspominał pan, że jest to walka o jak najlepszą pozycję, o szóstkę. Jakby pan ocenił tą pierwszą rundę jesienną? Jakby pan mógł na ten temat się wypowiedzieć? No, myślę, że patrząc na to, co się działo i ile zamieszania było wokół drużyny, niewiele osób stawiało na to, że my będziemy po rundzie na pierwszym miejscu. I tutaj duże ukłony dla drużyny i dla sztabu za wykonaną pracę, bo to była ciężka, mozolna, codzienna praca i to trzeba sobie wprost powiedzieć. I no są efekty. Oczywiście jesteśmy w połowie drogi i to nic nie znaczy jeszcze, albo nic nie znaczy, ale zawsze być lepiej na pierwszym miejscu niż nie. Czy to pierwsze miejsce jest dla pana zaskoczeniem, bo po pierwszych meczach, gdzie Arka była nawet poza pierwszą dziesiątką, nie wskazywało na taki progres? No, od początku mówiłem na konferencjach, jakoś spokojny byłem o to. No, oczywiście, tak jak często powtarzam, że w piłce jest wszystko możliwe, no ale w przypadku nie mogło być. No, to nie jest przypadek, więc oczywiście ten wynik, ta seria była no, budująca, no ale ogólnie sama gra i progres, jaki robiliśmy z meczu na mecz, był widoczny z tygodnia na tydzień. Panie trenerze, przed nami teraz mecz z Lechem Poznań. Czy wiadomo, że ciężko jest pogodzić dwie drogi, czyli ligę i puchar. Czy do pucharu przystępujecie w pełni zmotywowani, tak jakbyście walczyli już o przyszły finał, czy raczej pozwoli pan odpocząć tym najlepszym zawodnikom? No nie, zmęczony jesteś, Olaf? Nie, jesteśmy dobrze przygotowani. Też mamy troszkę więcej czasu teraz, bo te mikrocykle są troszkę dłuższe i od meczu naszego ligowego do czwartku i później do poniedziałku mamy plus jeden dzień, więc nie, no idziemy. Wszystkie ręce na pokład. Rzeczywiście z Gitrowice Polska w Gdańsku. Panie trenerze, przed samym rozpoczęciem meczu w Katowicach pojawiły się informacje, że to Arka chciała grać, bo nie chce drugi raz przyjeżdżać do Katowic. Później pan na konferencji powiedział, jak sprawa wyglądała. Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni, że w takich warunkach ten mecz będzie się odbywał. No ale się odbył i muszę powiedzieć, że naprawdę z pana drużyna zagrała bardzo dobry mecz. Mecz, który no, powinna zamknąć w pierwszej połowie i wygrać. No i teraz tak naprawdę przed wami, oprócz tego meczu czwartkowego, pucharowego, dwa bardzo ważne w lidze, które no, warto by było nie zmarnować. Jak pan sądzi, czy drużyna bardziej, tak powiem, odczuwając no jednak chyba smutek z powodu tego, co się stało w Katowicach, bo złość na pewno musi być po takim meczu, no bardziej nie powinna skupić się na lidze i te dwa mecze, które przed wami, czy sądzi pan, że to może być jednotorowo i jedna i druga gra?
zacznę od meczu w Katowicach. No te warunki były na tyle jeszcze optymistyczne przed meczem, że wydawało się, że można grać, ale w trakcie meczu one już były fatalne i nie wiem, około 20 minuty zawodnicy mogą potwierdzić i ja to potwierdziłem na konferencji, że nie było linii widać, więc tu miałem zastrzeżenia, że sędzia dopuścił do dalszego rozgrywania tego meczu, no bo z tego co wiem, nawet na warze mieli problem i tam były dwie kontrowersyjne sytuacje, gdzie tak naprawdę nie było widać piłki linii spalonego, więc to nie ma nic wspólnego z piłką, ale tak jak pan powiedział, i piłkarzom też to powiedziałem po meczu, byłem zbudowany ich podstawą, bo my tak naprawdę graliśmy w piłkę i grając w takich warunkach, tam nie wiem, lata 90 mi się przypomniały, jak się grało w takich warunkach. Kiedyś w Zagłębiu grałem taki Puchar Polski z Koroną Kielce, gdzie totalnie na lodzie graliśmy, więc tak sobie przypomniałem te czasy. Teraz są murawy podgrzewane i śmiało można grać, no ale te warunki nie sprzyjają. Widzieliśmy mecz Lecha z Koroną, to nie jest piłka nożna, to nie ma sensu tak naprawdę grać w takich warunkach. Widzimy tu u nas, murawa powinna być dobra, więc wolałbym grać w takich warunkach, ale to już jest historia. Jeżeli chodzi o mecz pucharowy, powiem tak, jeżeli to by był mecz pokroju Polonii Bytom w tej rundzie, zastanowiłbym się nad tym, żeby coś zmienić, abstrahując od rangi przeciwnika. Tu bardziej mi chodzi o rangę meczu jako takiego. Lech Poznań, drużyna utytułowana, drużyna ekstraklasowa, jedna z najlepszych w Polsce. I też nie chcę chłopakom tego zabierać, na co sobie zapracowali, bo nie wyobrażam sobie, że Olaf... Wychowałem Kęstyszka, tak? Czy... No byłeś, no ale Olaf, że miałby w tym meczu na przykład nie zagrać. Więc no nie chcę im tego zabierać, a poza tym no chcemy awansować po prostu. No, panie trenerze, w kontekście pucharu i w kontekście meczów ligowych trudno jakby nie zauważyć, że w tej rundzie na 5 karnych 3 Arka nie wykorzystała. Oczywiście to są rzeczy, które w piłce nożnej są normalnym elementem gry. Nie tacy zawodnicy strzelają, ale nawet w kontekście powiedzmy tych dwóch ostatnich meczy, czyli Termaliki i Łęcznej, to są mecze, w których czasami jedna bramka i to często właśnie z rzutu karnego decydować może o wyniku meczu. Czy nie sądzi pan, że to jest troszkę już taka, bym powiedział, gdzieś siedząca sytuacja w psychice zawodników, że ten następny podchodzący bardziej będzie myślał o tym, czy strzelę, czy nie strzelę, a nie to, jakie ma umiejętności? No nie powiem, że to nie jest problem. Znaczy problem. Wielki nie jest, ale jest. I no w tym tygodniu już trochę porozmawialiśmy na ten temat. Spróbujemy zaradzić, spróbujemy znaleźć rozwiązanie już. Bo to już nawet nie chodzi o trenowanie tych rzutów karnych, bo ja uważam, że presja treningu, a presja meczu, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutu karnego, to zupełnie inna sprawa. Co zresztą sam przeżywałem w swojej karierze, więc tutaj próbujemy znaleźć rozwiązanie i mam nadzieję, znaczy broń Boże, bym nie chciał z rzutów karnych strzelać w czwartek, bo chyba po północy by się skończyło. Ale tak na poważnie, no to tak, próbujemy zaradzić, rozmawialiśmy o tym w tym tygodniu, nawet coś tam pouderzaliśmy na treningu, ale tak jak mówię, to nie jest kwestia moim zdaniem samej techniki, bo oni wszyscy są na bardzo wysokim poziomie, ale odpowiedniego przygotowania takiego po presji, mentalu i tym podobnych rzeczy. I na koniec jeszcze powiem, że bo ta ławka Arki już jest bardzo krótka. No niestety widać, że tutaj te pan pole manewru ma bardzo ograniczone. Z Lechem będzie można pograć w piłkę. Pana drużyna gra w piłkę, to widać w tych ostatnich meczach. No właśnie, czy ta krótka ławka nie może czasami zdecydować o tym, że w tych meczach ostatnich tego roku, no będzie pan musiał szukać jakichś rozwiązań, które niekoniecznie by chciał, żeby były. No, staram się przygotować na każdą możliwość i nawet przed każdym meczem pisząc sobie scenariusz, zakładam kilka spraw, które mogą się wydarzyć w trakcie meczu i chcę być przygotowany. Tak, myślę, że te scenariusze się sprawdzają w jakichś 30%. Mniej więcej 40 może i no bo ciężko przewidzieć, nie wiem, czerwoną kartkę, pogodę i takie inne rzeczy. Jesteśmy dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o motorykę i tutaj czasami, tak jak ostatnio, dwie zmiany wystarczą na to, żeby drużyna dobrze funkcjonowała, ale no dużo młodzieży, myślę, że przyszedł taki moment, w którym oni też będą musieli wziąć odpowiedzialność na swoje barki i wydaje mi się, że no, każdy kiedyś zaczynał. No. Ja się nie boję tych zmian, tej ławki, bo dalej jesteśmy na pierwszym miejscu w Premier System i oni pokazali ci młodzi często, że dają radę, więc to też jest dla nich jakiś sprawdzian. Pytanie o Campanino?
Nie ma go z nami. Na razie to, co już mówiłem wcześniej w wywiadzie, i ma problemy osobiste. Zobaczymy, jak się potoczy jego sprawa. Jeżeli chodzi o przyszłą rundę, na tę chwilę daliśmy mu wolne. Mateusz Hawrotmyczyk, ja mam dwa pytania. Pierwsze to, kto stanie w bramce w meczu z Lechem, bo domyślam się, że będzie, nie, że nie będzie to Paweł Marcik, a po drugie, jak sytuacja zdrowotna po tym... Będzie Paweł? Jeśli ja bym typował, to będzie, że nie będzie, ale nie wiem, jak to wygląda. I druga rzecz o zdrowie po tym meczu na tym skandalicznym boisku w Katowicach. Czy wszyscy poza Olafem, bo wygląda na zdrowego, jak reszta się czuje? Dziękuję. No Marcin Chud ma kontuzję, więc po tym meczu pucharowym, więc już do końca rundy nie zagra. No na razie nie powiem to prawnie, bo jeszcze zawodnicy o tym okay. wiedzą, no wybór mam między trzema bramkarzami, więc to się... Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, drobne urazy mamy. Nie ma z nami Janka Gola, któremu się dziecko urodziło, więc chcemy go ściągnąć z powrotem, ale wiadomo, że są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej i po meczu w Katowicach dałem mu te kilka dni z rodziną. A poza tym, no jakieś tam drobne urazy są, ale nie ma tragedii ogólnie. Wydaje mi się, że nieźle znieśli te obciążenia. Do Olafa pytanie. No właśnie, nie do Olafa, bo to jest taki mecz dla ciebie chyba, który piłkarze bardzo lubią, bo jesteś wychowankiem Lecha Poznań, w każdym razie stamtąd wędrowałeś w ten świat piłkarski. No i przede wszystkim to jeden aspekt, a drugi, że to jest drużyna, z którą możecie pograć w piłkę. To znaczy z taką drużyną można grać w piłkę. Co mogę powiedzieć? Fajny sprawdzian, fajny przeciwnik, na pewno będzie fajny mecz piłkarski, mam taką nadzieję. I co dla mnie, ja się cieszę, że przyjeżdża moja rodzina na mecz, no bo i znajomi z Poznania, więc dla mnie to też będzie takie ważne spotkanie, żeby dobrze się pokazać. Jacek Łuczyński, Trójmiasto.pl. Ciągnąc ten wątek, Olaf, ale czy to dla ciebie będzie, bo czasem się mówi, że każdy mecz jest to prawda o 3 punkty, to jest Puchar Polski, czyli też już to twierdzenie nie ma racji bytu, ale też są mecze ważne, mniej ważne i ważniejsze i z racji tej twojej przyszłości, czy to ten mecz z tych ważniejszych? No nie będę ukrywał, że jest to dla mnie ważny mecz, no bo fajnie się sprawdzić z taką drużyną jak Lech, gdzie grałem przeciwko nim też w Ekstraklasie w zeszłym sezonie. No ale co tam, to już też minęło trochę lat od tego momentu, gdy byłem w Lechu i skupiam się tutaj, żebyśmy wygrali ten mecz pucharowy i tyle tak naprawdę. A jeszcze powiedz oczywiście, ile możesz zdradzić, bo wielu piłkarzy, którzy gdzieś zaczynało albo grało w jakimś klubie, potem nawet jak mijają lata, jak powiedziałeś, duży czas, to ciągle kibicuje temu klubowi. Czy ty możesz powiedzieć, że jesteś kibicem Lecha? No tak, śledzę wyniki, bo też moi znajomi jeszcze grają w Lechu, więc kibicuję im tak naprawdę, żeby osiągali jak najwyższe cele. I w nawiązaniu do pytania Andrzeja i do trenera i do Olafa, czy czujecie się rzeczywiście na siłach z Lechem zagrać w piłkę? Czy jednak jesteście jako pierwszoligowiec troszkę na tej innej pozycji i tutaj musicie troszkę też poza grą w piłkę oczywiście szukać jakiegoś sposobu taktyki odpowiedniej i tego typu rzeczy? Bez względu na przeciwnika sposobu zawsze szukamy. Ja już to nieraz powtarzałem, że często się szykujemy pod przeciwnika i trenujemy. Tutaj jeżeli chodzi o jednostki treningowe, no nie mieliśmy takiej możliwości za bardzo, bo i warunki do treningu są słabe ze względu na pogodę i ten mikrocykl krótszy, więc tak naprawdę taktycznie rozmawiamy na odprawach i w ten sposób się przygotowujemy, chociaż to mam wrażenie i mam nadzieję, że się nie będzie bardzo różniło nasza gra od meczów ligowych, bo w jakiś sposób sobie już wypracowaliśmy i raczej jakby kręcimy się wokół różnych schematów i pracy, szczególnie defensywnej, niż jakbyśmy mieli coś mega, mega wyjątkowego wymyśleć na ten mecz specjalnie. Czujesz się na siłach tak piłkarsko wygrać z Lechem? Tak, no, dlaczego nie? No, wszystko jest możliwe, tak? Na boisku jest po 11 zawodników, więc tak naprawdę wszystko zależy od nas. Bo też zapytałem w tym kontekście, wiem, że już trener nas tutaj oświecił, że nie lubi cierpieć i jego zawodnicy nie mają cierpieć w obronie, a mają czerpać radość gry, ale właśnie też o takie mentalne podejście, bo w tej pierwszej lidze obojętnie z kim gracie, to od was się oczekuje kreowania gry, atakowania, a z Lechem chyba tak nie musi być. No są fazy meczu różne. Ja mam nadzieję, że też będą te fazy meczu, gdzie to my będziemy kreować grę. Wydaje mi się, że
oczywiście potencjał zawodników jest, i szerokość kadry jest ogromna po stronie Lecha i tutaj nie będziemy ściemniać, ale mam wrażenie, że nie wiem, jakoś tak chyba nie umielibyśmy się okopać z tyłu i tylko bronić, bo to by się pewnie dla nas źle skończyło, więc może nie z jakąś szabelką, ale na pewno odważnie. I moje już ostatnie pytanie o te karne zapytam. Trener już powiedział, że nie chce strzelać tych karnych, ale jak to i z doświadczenia trenera i jak trener zamierza to rozegrać, czy będzie trener na kartce miał 5 piłkarzy wypisanych już przed meczem, a propos też tych scenariuszy, o których trener mówił, czy po prostu po dogrywce padłoby hasło, kto czuje się na siłach i tych 5 odlicz i strzelamy. Ja często lubię oddawać władzę w takich sytuacjach piłkarzom, bo no nie wiem, co w ich głowach siedzi. Oczywiście jakaś grupa piłkarzy jest, która potencjalnie może te rzuty karne wykonywać, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, to na pewno nikogo do tego nie będę zmuszał. Trochę czubie go próbuję zmusić, ale coś się wzbrania ciągle po tym problem. Więc nie wiem, no, może go jeszcze trochę przymusimy. Olaf zgłosił. Olaf tak, myślę, że Olaf tak. Olaf się zgłosił na ostatnim meczu. Pamiętaj, że mecz z Lechem będzie raczej grą w piłkę, natomiast dwa pozostałe mecze, czyli Termalika i Łęczna, to zespoły, które są dość mocno fizycznie zaawansowane i te mecze pewnie będą takimi meczami troszkę walki. Czy sądzi pan, że jak to się mówi, dacie radę, bo tu pan mówi, mamy do poniedziałku czas, choć mecz jest 21, więc skończy się bardzo późno. Teoretycznie niby tego czasu dużo nie będzie, jeszcze podróż do tego trzeba. Czy sądzi pan, że na tyle pana zespół fizycznie, bo myślę, że i w Termalice, patrząc nawet na skład Termaliki, to są jednak zawodnicy, którzy mają centymetry i siłę. A ten mecz dla was jest takim, no po tym nieszczęsnym remisie w Katowicach, kluczowym meczem, jeśli chodzi o zamknięcie tej rundy. Czy sądzi pan, że to fizycznie drużyna da radę? Tak jak już powiedziałem, jeżeli chodzi bo nie trzeba mieć na 90, żeby dobrze grać fizycznie. Przede wszystkim dobrze biegamy, intensywnie pracujemy. Wydaje mi się, że wbrew pozorom i Łęczna, i Termalika mają duży potencjał indywidualny piłkarzy, bo jak się popatrzy po nazwiskach, to są zawodnicy z określoną jakością, więc oczywiście sposoby grania są tych drużyn różne, bo Termalika to jest bardziej piłkarski zespół, Łęczna, mimo że ma tej indywidualności, to jest zespół mocno, mocno nastawiony na grę defensywną, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że i mecz w Łęcznej nasz był bardzo dobry w naszym wykonaniu mimo remisu i ten z Termaliką też nie był zły. Więc ja jestem optymistycznie nastawiony. Na pewno nam, jeżeli tylko będziemy zdrowi, i czasu na regenerację nam starczy, i przygotowania. I tak na koniec, panie trenerze, bo będzie wybiegamy już pewnie w przyszłość. Krótka ławka, mówiliśmy o tym, czy w notatniku swoim pan już ma nazwiska zawodników, którymi chciałby pan, żeby się zainteresowano tu w klubie w tej przerwie zimowej. Nie, nazwisk nie mam. Wiem, jaka sytuacja jest wokół klubu. Mam pozycję, mam mniej więcej profile piłkarzy. To już też już dawno opracowałem. Mniej więcej, jakich byśmy potrzebowali. To jest logiczne w każdym klubie, u każdego trenera. Więc a co się wydarzy, to na to wpływu nie mam. Raz, że nie wiem, jaka przyszłość tutaj będzie, jeżeli chodzi o transfery. A dwa, czy znajdziemy takich piłkarzy. Są jeszcze pytania? Jeśli nie, zapraszam na czwartek na 21. Dziękuję.